Widzowie! Gramy w Stumble Guys, ale w Minecraft! Powiedzcie, czy jest coś, co bardziej kochacie poza Stumble Guys i poza Minecraftem? Co? Co, stary niby? Ja nie wiem, nie byłbym w stanie wskazać. Powiem, że nawet Wojtek, Tojtek grał ostatnio w Stumble Guys w Minecraft właśnie w to. I to mnie zmotywowało, żeby zagrać w to z Bobem. Czemu tak dużo osób podpadło, stary? Bo tu chłopie jest tylko dwie te już nic nie ma, przepaść dalej. No dobra, no to się postaraj się, mordo, przetrwać. No co? Ja się właśnie staram, ale mój rekord póki co to jest 10 miejsce, więc no mam No to nadzieję, stary, że już jesteś blisko, bo już jest 13 typa, nie? 13 typa, jest 12 no, nawet, no. Kopsu. O, to jeszcze dwie osoby i mogę odpadać. Oho, mogę stary odpadać, pobiję już swój rekord. Dobra, więc, stary, jestem na samym dole, nie? Ale jestem warzywem, strasznym, jestem tragiczny. Ja też jestem tragiczny. Na samym dole, więc się nie martw. 7 osób, ale... stary. No nie! 6 osób. A jestem naprawdę Bobek. Tragiczny. Dobra. No, dobra. A kibicuj, stary. Mi, 4 osoby. Są... O, dobra. O, bro. No, powiedz, znaczy, powiedz. Juli. Dobra, ale coś chciałeś, żeby widzowie powiedzieli. No, 3 osoby zostały. Powiedzieć, widzowie, powiedzcie mi, bo zaczął się już wrzesień i powiedzcie mi, czy byliście na jakiejś wycieczce klasowej. Ej, Beskidu, już są wycieczki. No co ty gadasz, zapomniałem. No tak, te integracyjne takie są wycieczki, ja byłem na wycieczce, więc wy też, ludziska, powiedzcie. A gdzie byłeś? W Pścimy Dolnym? Widzowie, ze względu na Halloween stwierdziłem, że zrobię wam ciemność. No ale Bobek, opowiadaj, gdzie ty byłeś? Ja wiem, gdzie byłeś. W jakiejś oczyszczalni ścieków pewnie, nie? Coś takiego. No, ty byś pasował do czegoś takiego. Oczyszczalnia ścieków, ale nie, tak. Ej, nic nie widzę, jest tak ciemno, że nic nie widzę, mordo. Ludziska, byłem w Zoi. Powiedzcie sobie, no normalna wycieczka. Widziałeś siebie, czyli małpę! Nie, no ja właśnie chcę ci powiedzieć, stary. Idę sobie w zoo i są normalnie jakieś wielkie krokodyle, aligatory, wielkie szczupaki, okonie, kurzo, fredki i inne gryzonie. Tak, ja sobie tak, tłumacz, słuchajcie, no? chodzę i nagle widzę w takiej jednej klatce takie... zobaczyłeś siebie, super, Bobek, no i fantastycznie. Co tu się dzieje, o co chodzi? A tam, słuchajcie, podpis, taka tabliczka, jak się nazywa zwierzę, to Abra. I taka tabliczka, że ej, możesz zostać patronem. Coś takiego, bo w ZOO są takie tabliczki, że możesz wspierać wybrane zwierzę. Była tabliczka nie dokarmiaj, bo trzeba później dokarmić. O kurde, no to stary, dobra tabliczka, no dobra tabliczka. No i tak wam powiem, że jestem sobie w tym zoo, tak mówię sobie spoko, patrzę na tego Abrę, mówię, dobra, nie będę mu wysyłać zdjęcia, bo mu się chłopowi jeszcze przykro zrobi, ale słuchajcie, nagle ta małpa zaczyna wstawać, biegać, normalnie szalona, biega naokoło, normalnie normalnie nie wiadomo, wskaka po drzewach. Ja tak się zastanawiam, co tu się wydarzyło. Mój ziomek mówi, że ją dokarmił i nagle zaczęła na żartować. Ziomek mi mówi. Ja mówię, co jest grane. Normalnie już małpa sra, biega po klatce, po drzewach. No i na końcu się dowiedziałem, że to jest Abra. Okej, dobra, to stary ma sens ta historia. Powiem ci, że zostały 4... osoby, dobra, uratowałem się, ale nie mam już double jumpów, nie? Ale stary, jak nie masz double jumpów, to nic się nie dzieje, ponieważ taki jest wszyscy super, Polacy, więc, to jedna rodzina. I Bobek, tu, który sprawdzacie. Aha, ej, a jesteś w stanie zdać mi relację? Możesz być taką 60 i mi powiedzieć, jak idzie moim przeciwnikom teraz? No mogę ci powiedzieć, a w ogóle żeby nie było, to ja mam zdjęcie tej małpy. Tak? Serio? Masz zdjęcie tej małpy? Tak. O, jestem drugi? Nie, trzeci byłem. Let's go, widzowie! Jestem super małpką w zoo, o Niku, Abera, Lele, Srelele. Wow, ej, gość tutaj jakąś mega taktykę robi. On ej, idę go podkopać, idę... No to go sam się podkopał w sumie. Ej, to giga koksem jesteś, ci powiem, naprawdę. Giga, dobra, wielki śmierdziel. Okay, o nie, nie mogę odpaść jako pierwszy.
trzy. No stary, no to nie odpadł. Jako drugi chyba odpadł. Czy jako pierwszy właśnie? Z hitu. Jako drugi Bobek odpadł. A w ogóle widzowie, bo już gadaliśmy o pierwszej wycieczce. Ale no. Pewnie na 1000% widzowie mieliście ostatnio dzień chłopaka. Więc napiszcie mi, co tam wasze baby w klasie wam sprawiły. To ja mogę się pochwalić, stary. No i poczekaj, ja zgadnę, stary. Ja no. Zgadnę, co dostałeś. Dawaj, papier zgadę. Toaletowy, bo tak strałeś w tym zoo. Nic nie dostałem. Essa, wariacie, nie? Essa jest robiona na patencie. Zostawcie widzowie łapeczkę dla Berki, żeby dostał. Nie, naprawdę. Na tym to było bardzo, bardzo wstrząsające, naprawdę. Fantastyczna no, historia, prawda? Wstrząsająca historia, naprawdę. Bardzo fantastiko. Powiedz, że ci urzekła ta historia. Naprawdę mi urzekła. I ja w tym momencie zostawiam... Wiecie co, ja w tym momencie schodzę tam na dół i zostawiam łapeczkę, bo mi się tak przykło. Jak ty w ogóle porobiłeś typa, stary? Ale jest robiony, co? Dobra, 6 osób zostało. Ej, naprawdę jesteś mega dobry. A ja teraz się pochwalę, słuchajcie, co Bobek dostał. Bo dawaj, Bobek dostał dawaj, zaskocz niesamowity nas, no. Prezent. Ale słuchajcie, możecie powiedzieć, no co Bobek, pewnie dostałeś jakieś... Dobra, to był fail roku. Ohohohoho, Bobek, no to pochwal się, co dostałeś? Co dostałeś poza banem na milionowicach? Dostałem bana na milionowicach, no, ja o czymś nie wiem. No to już się właśnie dowiedziałeś, mordo. Czy ty właśnie wyeliminowałeś największego pro koksa na milionowicach? Nie, stary, nie zbanowałem siebie, tylko ciebie. Nie, wiesz, co ci powiem, ja zaraz pójdę do jakiś inny serwer dla youtuberów i tyle się skończy normalnie. Dobra, stary, dobra, to idź, wiesz na jaki? Idź na, nie wiem, serwer bobolandia.bobotodebil.pl. Fajny serwer, no. Taki? Nie, ja chętnie pójdę. Bobby, no stary, ja chętnie pójdę i odpadnę aż, bo tak, a tak naprawdę... Z wrażenia aż odpadłeś? Tak, z wrażenia, normalnie tak mnie przyfasoliło, że ja cię sunę. Widzowie, słuchajcie, ja dostałem super niesamowity prezent. Powiedzcie, no Bobek, co mogłeś na dzień dziewczyn dostać? Znaczy, wow. Na dzień chłopaków, nie dziewczyn. W szkole, słuchajcie, dostałem taki... Co, jaka krótka gierka, jestem trzeci! Ej, dobra, no gramy z jakimiś Polakami i tu jest typo z nickiem Zawiodłeś. O, tam stoi, tam w ogóle, tutaj jest typo. Mnie. Kurde, pokazałem go! Haha, i spadłem przez to. Ale, jeżeli będę lepszy od niego, to wtedy możemy powiedzieć, że zawiodłeś siebie, mordo. Zawiodłeś siebie, wtedy mordo, no. No mordo, no. Muszę być lepszy od niego. Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze tą historię. Dawaj, no. Prezentu, bo tak dawaj, już dawaj. Mówię, ręki. Tak, no strzela ręki, no. No niestety, jeszcze nie powiedziałem. To tak, możecie sobie zgadzać pytanie, co Bobek mógł dostać na dzień chłopaka. Otóż słuchajcie, wow, dostałem nie chciałem skakać, no. Niesamowity... Aha, dzięki za podkopanie. Ale nie chciałem, stary, tu skakać w ogóle. A ja, wiesz co, ja też nie chciałem skakać, ale nie podkopałeś, lamusie. Dobra, kontynuuję historię, bo zaraz nie powiem, bo zaraz się ręka skończy. Słuchajcie, dostałem niesamowity prezent na dzień chłopaka, który jest wielofunkcyjny, wielozadaniowy. I nie jest to dziewczyna, która siedzi w kuchni. Jest to, słuchajcie, długopis. Tak, dostałem superancki długopis. Ale jaki, długopis? Nice, mocna rzecz. Długopisu. Faktycznie wielofunkcyjna, no. Możesz nią na przykład pokroić kotleta, no. Tak, podetrzeć się, raz się podcierałem długopisem, nie pytajcie. No i słuchajcie. Na pewno tego nie róbcie. Jest super niesamowity. 8 osób. Zawiodłeś! A, mordo! Zawiodłeś! Zawiodłeś teraz. Oj, odpadł, więc zawiodłeś, mordo. No i patrzcie, Bobek jest myśliwy, że odpada jako siódmy. Ale słuchajcie, dostałem niesamowity długopis i zamiast tej tak jak jest ta sprzączka, taka sprzączka, to takie coś chyba, tam no. Nastawia. To jest w kształcie kupy, to jest popkowy no to długopis. Stary, to idealnie długopis odzwierciedla kupa. Ciebie i idealnie pasuje do ciebie nawet, powiedział. No, wiesz? No trzy osoby stare zostały, serio, nie? Długopis kupy, serio. Dobra. Ma dobra. Normalnie takie gówno. Dwie osoby, nie! Nie mogę być ostatni! Nie! Dawaj, stary, dawaj. Właśnie typo wygrał, jestem drugi. Gramy z kolegą, ja Oniku, to. Zawiodłeś! Ale jest tutaj więcej Polaków. Redpanda.pl, jakiś Robercior, to noob. Dobra, no to tak, to wiesz co oni będą robić? Oni będą robić wszystko, żeby nas podkopać. Let's go! A widzowie są w ogóle super. Ja naprawdę bardzo lubię, jak nas widzowie podkopują, bo to jest takie słodkie. No. Bardzo no. Stary. Ej, dobra, tak, strasznie źle wykorzystałem double jumpy. Juli Minecraft albo Bobek Minecraft. Ej, właśnie, Berka. Jaka jazda! Oni myślą, że grają z Juli.
I że Julik zmiotła, tak! Albo myślą, stary, że Bobek nagrywa, bo jakby Juli nagrywała TNT. Aha, 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 dobra, podkopane, dzięki. Stary, ja się tutaj fokusuję, bo zaraz spadnę, nie? I będę miał mega lipę, nie? Zaraz spadniesz, czyli, ej, może będę wreszcie lepszy od ciebie, co o tym sądzisz? Ej, właśnie, kiedyś wygrałeś ze mną w tego, TNT Rana? I powiem ci, teraz też mi się nie uda. Ale ja się naprawdę staram, już mi coraz lepiej idzie, już 10 odpadam. To jest naprawdę wielki progres, jak dla Boba Minecrafta, Boba budowniczego, najlepszego budowniczego na milionowicach, gościa, który... Nie miałem już dobrych jumpów! Oja! Gramy z połową widzów na tej arenie i oni zaczęli do nas w ogóle tutaj przeskakiwać. Więc jest grubo, widzowie, no. Jest naprawdę grubo teraz w tym momencie. Ale dobra, robimy to, ale podkopujemy. Ale co, widzowie wszystkich. Są grubi czy coś? O, nie, podkopujecie! A, dzięki Bobek, dzięki Bobek. A nie, dobra. To wiesz, to spadłem na sam dół, więc luzik, arbuzik. Jak coś, to na sam dół tutaj nie skacz, bo nie ma sensu, naprawdę. Dobra, tutaj typo akurat próbuje. No ej, oni mają te podki liczne, no i to mnie denerwuje. Tutaj w ogóle... A co robią te podki? Stary, oni mają chyba właśnie albo na speeda, albo na spowolnienie, mordo. I to na spowolnienie jest o tyle dobre. Spowolnienie jest za mocne nawet. No właśnie, to wtedy, stary, to jest mega OP, no nie? Tak totalnie OP. O, siema. Dobra, siemano, mordo, siema. No widziałem. Ja w ogóle już nie mam double jumpów. Dobra. Elo. Dobra. Dziesiąty! Znowu okay. Mi się udało być dziesiąty. Oj! No nie! 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 Ktoś przede mną jeszcze spadnie? Obra, siódmy chyba byłem! Subujcie, dzwoneczkujcie, www.abrety i trzymajcie!